wtedy zapierdzielasz, nie? Ty, my mamy chosondę, zobacz. Mamy chosondę, ale akumulator nam pieprzą, nie? No. Zobacz, widzisz? No. To jest normalnie gęsto, doba do wierzchu. Sama dromica. To wszystko, co skacze, to jest do samego dna. Tylko na razie te okołnie nie są aktywne. Nie. No. To te parę małych złapaliśmy, ale to... Trzeba płynąć na to płytkie tam dalej. Pływamy za wami, bo nam echo siadło, znaczy akumulatora nie mamy. To jest, Tomek, płyniemy tam dalej. Ja bym podpłynął, jak płyniesz, widzisz tamte grążele? Na samym wyjściu. Tutaj jest takie gniazdo. To, co wszystko się spławia, a to jest do dna. Co, płyniemy za nimi, tak? Nie, płyniemy normalnie, przypłynie, tak? I zostaniemy. Dobra. Tak naprzeciwko ty. Trzeba popłynąć za tą drobnicę, bo tu nie złowisz okoja. 10 metrów, chyba się... Z drugiej strony, wiesz? No. I co? Aha, jata jest tam, nie? Po lewo. Tak, tak, no właśnie tak gdzieś. Tak gdzieś, tak prosto. Pobierać? A, muszę patrzeć. Chyba tak. O-o. Ojej. W linkę wszedł. Nie, będzie lipa. To w linkę wszedł. Co? Dawaj, dawaj, daj wędkę. Daj wędkę. Ups, co mi? Chociaż go zobaczymy. O. Proszę bardzo. Pomogłem. No proszę, na kajtek, ha? Super. Ekstra. O. No i mamy. Arek, oddaję. Bardzo proszę. Z pomocą, ale jest. Piękna. 30. No. I z pozdrowieniami dla małżonki. Przede wszystkim. Jest? Tak. Miarowy? No miarowo, Tomek. O, zobacz ile odprowadziłem. Ale stato. A wrzucaj. Ja się miał tu wrzucać. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wahadłowo. Bardzo ładny. Znowu kajtek. Bardzo proszę. Wyjmujemy. Ale piękne statko odprowadziło. Proszę bardzo. I do wody. To po wzręgach zaczęło coś się dziać. Wreszcie. Czekaj. Dobra, trzyma, bo wrzucaj. One są. Nie przyszło, rzucimy dalej. Ile jest ryb, zobacz, od dna? Nie połowi się okoni, no masz 6-8 metra, a masz do 4 metrów od dna ryby. No to spodzisz tam. 2 metry ryb. Bliżej podjeść, tak? A, kurde, dlatego tylko koni nie można połowić, że za dużo jest tych, tej ławice nie są, wszędzie ryby. Czekaj, trzyma. Stoimy czy nie na tej pozycji? Arek, się łowi. Proszę bardzo. Nie. Piękno. Taki za 35 jak nic. No chyba więcej. Super. Piękno. Czekaj, wstrykniemy flotaczkę.
Ta sama gumeczka. Tak, ta sama. O, taki bystry. A wiesz, że tu wymiar jest 15 cm? A ten ma 22. Ale go wypuścimy. Z drugiej strony. No. Dobra, i dalej. I teraz po 40 cm. Odprowadzają. No i co? I dobra. Ok. Widziałeś, ile ryby wypuścił, wypluł? No. Oj, proszę. Kolejna ładna ryba. Nie w miejscu Polski muszę ci miejscówki pokazać. Miejscu Polski. Zawędka. Widzę. Mistrzu Polski jest to, co powinno być. Tą drobicą nie jest to, co powinno być, dlatego ten okoń tak bierze, jak bierze. Proszę, no nie chcę postawić. Nie, dobra, wypuszczam. Jeszcze się przestaw, bierze się kawałek? Kawałek w lewo, bliżej pod trzcinę, tam jest taki kołek i tam są gałęzie. Jest dobrze, tam jest dobrze, bo miałem to, jeszcze... To tam urpiemy parę przynęt. Nie, ale tam... gdzie patyki, tam wyniki. Takie... No, twoja pułapka tam nastawiona jest. Dawaj moją główkę. Nie rwiemy, nie łowimy. Ty spadła mi do wody. Tu mi 10 innych oddasz. No. Z jedna jedyna. Dobra, i główka i guma. Następną miejscówkę. Trzeba następną miejscówkę wyczaić mistrzowi Polski. Płyniemy za właścicielem ośrodka. Tak. Po co wyważać otwarte drzwi, tak? No przepłyń za nim. Czyli tam na pomoc. Na pomoc. O, Piotrek, 50, 40 nic. O kurde, podbierak. Ale garb. Ojej, jest 50. O kurde. Arek, podbierak. Ojej, ale przepiękno. Piękny. Żeby tylko nie w kotwicę. Kotwica z tej drugiej strony. No właśnie, piękny. Jest! No, król polowania. Jak na mistrza Polski przystało. I takie okonie biorą właśnie na Lucieniu na jeziorze jakim? Mam powiedzieć głośno? Lucieńskim. To jest jeszcze mały. To jest jeszcze mały? Jeszcze mały. Ale już piękny. Piękny. Brawo. Koń. Piękny. Proszę bardzo. Z tej strony. Brawo. Brawo. Na dzisiaj kończymy. Kilka dwudziestaczków i ponad się trafiło, kilka perełek. Czterdziestaczki i ponad. Także dzień udany. Pozdrawiamy.